Blue Sun Hotel Alga. Blue Sun Hotel Alga. Jest to hotel, w którym mieliśmy spać, ale jest jeszcze zamknięty. Ale tego hotelu właśnie szukaliśmy w Tuczepi na wyszukiwarce Travala.pl. Fajny hotel, bardzo blisko plaży. Fajne, ciche miejsce, dużo restauracji dookoła i w środku baseny. Teraz akurat trwają, widzicie, pan tutaj hałasuje. Przekrzykuje mnie, bo po prostu trwa jeszcze przygotowanie i hotelu, i obok restauracji i wszystkiego jeszcze, co tutaj jest, bo jeszcze nawet nie ma czerwca i jeszcze wiele rzeczy jest pozamykanych, choć już dość dużo jest pootwieranych. Ale hotel Alga, hotel Blue Sun w Tuczepi, 1000 zł taniej na Travala.pl niż na Bookingu. Dlatego właśnie mieliśmy skorzystać z Travali.pl do zabukowania tego hotelu, ale niestety jeszcze jest zamknięty, może następnym razem. Właśnie, tak jak przed chwilą nagrywałem na Instagramie, na story, dawałem info i to też mnie zmotywowało do tego, żeby nagrać troszeczkę na YouTube'a, odnośnie właśnie tego, że niektóre rzeczy w życiu przychodzą bardzo ciężko. Trzeba na nie bardzo ciężko pracować i z takim czymś na pewno u mnie jest dbanie o swój brzuch, dbanie o siebie, o swoje zdrowie. To przychodzi bardzo ciężko, bo najpierw było bardzo ciężko cały rok żmudnego biegania, takiego ciężkiego biegania, zmuszania się do tego, żeby jeść mniej, żeby biegać więcej, żeby ruszać się więcej. No i w końcu jakaś tam taka sylwetka osiągnięta w miarę jaką bym chciał, choć chciałbym jeszcze oczywiście lepszą. No i teraz co? No i teraz, żeby to utrzymać, trzeba ciągle nad tym pracować, ciągle się ruszać, ciągle myśleć o tym, że okej, wystarczy, nie jedz więcej, wystarczy, znowu będziesz gruby, znowu będziesz musiał więcej biegać, znowu będziesz musiał więcej ćwiczyć i tak na okrągło. No niestety, no niektórzy mają fajnie, jeśli są chudzi, kurde, zmęczyłem się, bo najpierw trochę szedłem, później trochę biegłem, teraz znowu trochę szedłem i teraz jeszcze gadam, nagrywam. Ale to dobrze, bo to też spala więcej kalorii. Więc niektórzy mają fajnie, ci co nie muszą dbać o to, co jedzą, co piją, ile piją i ile się ruszają, bo i tak są chudzi, no to fajnie mają. Ale niestety nie wszyscy mają tak dobrze. Uwaga. Nie wszyscy mają tak dobrze i niektórzy muszą ciężko na to pracować. Niektórzy muszą... Kurde, zaraz mi przejedzie. Niektórzy muszą ciężko na to pracować. No, ale fajnie. Poczekajcie. Pan sobie jedzie tak za mną. Pan sobie tak jedzie, bo tutaj jest jakaś koparka, coś tu kopią, coś tu wywożą. Pewnie będą stawiać kolejny apartament. Kolejną willę do Tuczepi. Trochę mnie pan wytrącił z tego, co chciałem powiedzieć, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, że na wszystko trzeba ciężko pracować. I tak samo jest właśnie z naszą sylwetką. Tak samo jest z nami i mieliśmy dość długą przerwę właśnie w takim nieruszaniu się, będąc w Polsce, no bo w luty, marzec, kwiecień w Polsce bardzo zimno, wieje, deszcz pada i trochę nam się nie chciało, a z racji, że już gdzieś tam ten cel został poniekąd osiągnięty, no to sobie trochę pofolgowaliśmy, przynajmniej ja, a teraz znowu od jakiegoś czasu, powiedzmy tam od jakiegoś dobrego miesiąca, znowu jazda na rowerze, chodzenie, robienie kroków, no po prostu znowu powrót do większego dbania o siebie. No jest ciepło, jest lato, jest słońce, aż się chce dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie, więc was też zachęcam do tego. I tak jak jeszcze też mówiłem na Instagramie, że naszym takim głównym celem do tego, żeby dbać o siebie, to jest robienie co najmniej 10 tysięcy kroków dziennie. Fajnie, tak jak teraz jeszcze można sobie w tych 10 tysiącach kroków pobiec trochę, więc to też na pewno przyczynia się do tego, że szybciej i mocniej chudniemy. Bieganie, nie tylko chodzenie, ale nawet ja zaczynałem od samego chodzenia i też widziałem efekty. Więc staram się to utrzymać, 10 tysięcy kroków dziennie i czasami jednodniowe głodówki to takie, które kiedy jemy ostatni posiłek w niedzielę wieczorem, i następny posiłek jemy we wtorek rano, czyli poniedziałek, cały poniedziałek nie jemy. Czyli ponad 24 godziny, ale to nie tylko takie 24 godziny,
że jemy w niedzielę, a po 24 godzinach w poniedziałek znowu jemy, tylko jemy dopiero we wtorek, czyli mija około 36 godzin. No, takie głodówki na nas działają, my je polecamy. Czytaliśmy o nich dużo, dowiadywaliśmy się o nich dużo. Wiele osób je poleca, wielu lekarzy poleca takie jednodniowe głodówki. W wielu książkach można o takich głodówkach poczytać, więc które po prostu mówią i są nad tym jakieś tam badania zrobione, że po prostu to bardzo wspomaga nasz układ odpornościowy i w dzisiejszych czasach jest to na pewno bardzo pomocne. Dodatkowo słońce właśnie, słońce, witamina D na pewno też mocno nas wspiera. Kurde, nie lubię jeszcze nagrywać, jak ktoś tak blisko mnie chodzi. No ale spoko, damy radę, bo tego też trzeba się uczyć. A więc słońce, chodzenie 10 tysięcy kroków dziennie i jednodniowe głodówki. Jednodniowa głodówka planowana na najbliższy okres to jest poniedziałek. Dzisiaj mamy czwartek, 20, nie mam pojęcia, który, 8 maj? Nie wiem. W każdym razie około. Mamy na pewno czwartek i piąteczek, sobota, niedziela. I w poniedziałek wskakujemy na jednodniową głodówkę. Pewnie będziemy więcej relacjonować ją gdzieś tam na Instagramie, żeby ją promować, żeby promować jednodniowe głodówki, żeby promować 10 tysięcy kroków dziennie, żeby ludzie więcej się ruszali, zachęcać, motywować do tego. Bo dzięki temu my sami też przez to będziemy się motywować i będziemy się tego trzymać, bo jeśli nie będzie motywacji, nie będzie takiego publicznego gdzieś tam pokazywania, to później wszyscy niestety po jakimś czasie o tym zapominają, czyli ja sam o tym zapominam, samemu mi się później nie chce i sam się tego nie trzymam, a więc jeśli ja będę motywował innych, to sam też będę przez to zmotywowany i będę musiał to robić, a ja właśnie chcę to robić. Więc w poniedziałek zachęcam wpaść na Instagrama, link do swojego Instagrama zostawię pod tym filmem w miejscu na opis. I w pierwszym komentarzu też będzie link bezpośrednio do mojego Instagrama, więc warto followować, warto subskrybować ten kanał. Zachęcam jeszcze zostawić łapkę w górę. No i chodzimy, biegamy, dbamy o siebie i jesteśmy zdrowi i jesteśmy odporni na to, czym nas straszą w obecnych czasach. No więc właśnie jeszcze słońce, kochamy słońce. Ale coś dzisiaj, poranek w Tuczepi jest bardzo hałaśliwy. Tam pan hałasował myjką, tutaj gdzieś coś tną. Ale mnie już ręka boli. A tutaj pan jakiś ala żywopłot przycina. Sprzątanie, przygotowywanie się do sezonu 2021. Chorwacja. No, kto głośniej, ja czy pan? Nie wiem. Zobaczymy na filmie później, kogo słychać, kogo nie słychać. Tutaj ryneczek w Tuczepi, przepiękny ryneczek w Tuczepi. Jeszcze właśnie odnośnie tego, co nagrywałem wczoraj, co prawda jeszcze to nie zostało wrzucone nigdzie, ale wczoraj to nagrywałem, wczoraj jeździliśmy tutaj po całym Chorwacji w stronę Dubrownika, tutaj od Makarskiej do Dubrownika jechaliśmy, mijaliśmy po kolei, no byliśmy tam w 5 wioskach co najmniej takich, 6 może czy tam iluś, nieważne, i naprawdę no, najbardziej nam się podoba Tuczepi i to, co moglibyśmy polecić, no to może być właśnie Tuczepi, może być Makarska i jeszcze z tego, co też możemy bardzo polecić, byliśmy tam kilka razy, to są Wodice. W Wodicach jest dużo więcej ekskluzywnych restauracji, barów i miejsc przy plaży, gdzie leci fajna muzyka, gdzie można napić się drinka, gdzie jest jakaś impreza, więc na pewno to też jest fajne miejsce. Tutaj w Tuczepi za bardzo nie ma takich imprezowych miejsc. Jest dużo restauracji, dużo kawiarni, dużo miejsc, gdzie można napić się kawki, którą tak bardzo kochają Chorwaci. Jest to bardzo mocna kawka. Dostaje się jej bardzo mało w filiżance i to nawet nie jest, bo można oczywiście zamówić sobie espresso, które jest bardzo mała, ale normalna, wielka kawa, którą zamawiamy, to jest milimetr wyżej w filiżance niż espresso. To jest taka mocna, że ja sobie dolewam jeszcze wodę, którą zawsze też przynoszą do tej kawy. Dolewam sobie do pełna filiżankę i jeszcze to jest dla mnie za mocna i jakoś ją piję, ale szybko popijam wodą, bo jest taka mocna. W Polsce nigdy nie piłem takich mocnych kaw, ale jest okej. Okay. Zachęcamy, przyjeżdżajcie do Tuczepi, przyjeżdżajcie do Makarskiej, przyjeżdżajcie do Wodic, przyjeżdżajcie do całej Chorwacji. Ale te miejsca akurat póki co dla nas podobają się najbardziej. Jeszcze Split. Split też jest bardzo fajnym miastem, bardzo fajny rynek. Też nagrałem o tym film.
Co prawda też jeszcze go nie mam w internecie, ale po trochę zacznę to w końcu wrzucać i udostępniać, pokazywać. Także jeszcze raz subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć te wszystkie piękne miejsca. Zostawiajcie łapkę w górę, żeby mnie to motywowało do kręcenia kolejnych filmów i do tego, żeby filmy docierały do jak największej publiczności. No, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych filmach na YouTubie i w kolejnych filmach może na Facebooku i na relacjach instagramowych, gdzie będziemy biegać, chodzić, bukować hotele, przemieszczać się z kraju do kraju i robić głodówki. Pozdrawiam, cześć. Może na zakończenie dodam tylko to, że w Chorwacji nie trzeba nosić masek, tylko gdzieś tam w miejscach zamkniętych, w jakichś tam sklepach, ale można też czasami wejść bez maski. Ja pierniczę. Także bez masek można chodzić po podwórku, po całej Chorwacji tutaj, po podwórze. W restauracjach nie trzeba, jest pełno ogródków, nigdzie nie trzeba mieć masek na zewnątrz. I co? No i to chyba najważniejsze, tak? Nie ma za bardzo żadnych ograniczeń. Chodzimy bez masek, korzystamy z restauracji, korzystamy z Chorwacji. A żeby się tutaj dostać, wystarczy zwykły test antygenowy. I to wszystko. Nie trzeba go ponawiać, póki co. Nie trzeba mieć szczepionek. A co śmieszniejsze, to już słyszałem w wielu miejscach, że to, że się jest zaszczepionym, to nic nie oznacza. I na dodatek trzeba i tak robić testy, żeby się dostać w pewne miejsca, w pewne kraje. W krzakach to gorąco, co? Nie ma wiatru. O, ale niezły gaj oliwny, co? Co? Do góry. Może gdzieś wyjdziemy w innym wymiarze, na innej planszy, co? No. Chyba się kończy. Może. Widoki. Już idę. No. Ej, ale ładny stąd widok, co? Wow. Tam na morze, patrzę. Pięknie, co? Cisza, spokój. Pięknie. Ej, ale inne tu czepi, co? Niż w lipcu i sierpniu. Idziesz sobie chodniczkiem, nikogo nie ma z jednej, nikogo nie ma z drugiej. No, na szczęście skręca. O, fajnie się patrzę. No, be happy in to Czechy. No, kolekcja kotów. 44 koty. Mm-hmm.